Przede wszystkim Liverpool zwyciężył Ligę Mistrzów praktycznie po 14 latach. Co to były za mocy nieprawdopodobna historia? W końcu Jurgen Klopp zdobył Ligę Mistrzów czwarty, trzeci raz praktycznie, ale czwarty raz był w finale ważnej tak naprawdę imprezy sportowej i The Reds zdobyło Ligę Miszów, 2 do 0 pokonuje derec Tottenham, zasłużone tak naprawdę zwycięstwo, można powiedzieć karma wraca po tym jak w tamtym roku no były tak naprawdę tutaj no niejasne tak, czy, czy po prostu nieczyste przez wiele osób zagrania Ramosa, gdzie Salah został wyeliminowany faktycznie ta Liga Mistrzów im się należała i teraz do nich wróciła, no właśnie dzisiaj na temat tego meczu, ale czy tak naprawdę jest co to komentować, to wszystko pokazuje wynik 2 do zera. to wszystko w dzisiejszym filmie też wam powiem takie smaczki na kogo tutaj na kogo stawia Kuba Błaszczykowski. Ciekawa sytuacja jeśli chodzi o Origi, tak, ponieważ on był niechciany tak naprawdę w tym klubie, tak samo jak Mousa w Tottenhamie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Drez Liverpool zdobywa ligę Mistrzów, nieprawdopodobna historia. Chociaż niektórzy myśleli, że będą po prostu bramki po jednej, po drugiej stronie, że to będzie 3, 2, 4, 3, albo może po prostu zakończy się to w karnych dogrywkach i tak dalej. No nie ostatecznie zakończyło to się zwycięstwem Liverpoolu. Przecież te drużyny świetnie się znały tak naprawdę z ligi. Natomiast ja chcę od razu powiedzieć, tak, że bo my wszyscy gloryfikujemy, mówimy świetny... Jurgen Klopp, będziemy teraz go wychwalać pod niebiosa, ale on potrzebował czasu, potrzebował też po prostu prób, błędów, wcześniej mu nie wychodziło i klub się z nim nie pożegnał, tak? To, 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 co pokazuje, że dzisiaj, jeżeli ktoś po prostu zatrudnia, chce mieć efekty trenera, no to jednak musi mu dać czas, dać pieniądze na transfery, wolną rękę i poczekać. No nie, nie w przypadku każdego trenera, tak? Ale rzeczywiście Jurgen Klopp tutaj systematycznie budował tą drużynę. Jurgen Klopp przegrał Ligę Mistrzów, finał Ligi Mistrzów w w 2013 roku w, z, z Borussią Dortmund, później przegrał w 2018 roku z tutaj em, Liverpoolem, tak? Liverpool grał z Real Madrid, przegrał także LIGę Europy w 2016 roku z Liverpoolem. Także można powiedzieć do trzech razy sztuka. Teraz praktycznie zdobył tą LIGę Mistrzów i zwyciężył, e, zwyciężył e, tak i z, e, praktycznie ten puchar wraca do Liverpoolu po 14 latach, bo wcześniej w Liverpoolu Liverpool zdobył w 2005 roku, e, tak i to jeszcze był Jerzy Dudek, wszyscy mówili Dudek Dance, e, nawet Jerzy Dudek powiedział, że no wypadałoby tak naprawdę, żeby Liverpool zdobył puchar e, tak, żeby Ligę Mistrzów, bo tamto, tamta, tamten mecz to już jest historią, to już 14 lat minęło to praktycznie jedno pokolenie, tak? E, więc Czas na, na to, żeby na nowo praktycznie tutaj Liga Mistrzów została zdobyta. Ja uważam, że bardzo się cieszę. Dopingowałem Jurgenowi Klubowi. Bardzo mi się podobały te słowa, które powiedział Jurgen Klub po meczu. Praktycznie został zapytany przez jedną z dziennikarek na temat właśnie tego sukcesu, że to jest jakby kwestia nie tylko sportowa, ale też kwestia rodzinna, ponieważ miał wcześniej te sukcesy, dochodził do finałów z drużynami, które prowadził, natomiast nigdy nie zdobywał tych. Puch, tych tego mistrzostwa, tak, w tym finale i powiedział, że najbardziej cierpiała jego rodzina. Najbardziej cierpiała właśnie jego rodzina, że chciał po prostu to zrobić właśnie dla rodziny. To jest fajna sprawa, że widział, że wszyscy dopingują rodzice, tak, żona, dzieci, chyba tam Masyna i tak dalej, więc bliscy po prostu dopingowali i rzeczywiście był bardzo blisko, a teraz dobył? Muszę powiedzieć, że to jest absolutnie zasłużona, tak jeśli chodzi o Liverpool. Ja mówiłem to od lat, praktycznie, jeśli chodzi o Jurgena Kloppa, Konsekwentnie buduje tą drużynę, w jakie są słabe punkty. Te słabe punkty potrafi zamienić, tutaj w, 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 wymienić tych zawodników, prowadzić nowych. Wiemy tutaj, jak Alison świetnie się sprawdził podczas tego finału. Świetne praktycznie parady, interwencje, też potężne pieniądze, za które został kupiony z Romy. Zastąpił Kariusa, tak który jest na wypożyczeniu, ale praktycznie odejdzie z tej drużyny. No i to jest ta właśnie, ta karma wróci, tak? No bo w tamtym roku wszyscy mówili, że Karius miał fatalne błędy. W tym roku tutaj zastąpił go właśnie Alisson, który miał świetne parady i tym razem właśnie Liverpool nie stracił, tak? Nie stracił sprzed nosa właśnie tej Ligi Mistrzów i tego tytułu. Także absolutnie się zasługiwa ta drużyna. to MH, muszę powiedzieć, troszeczkę po prostu szczęściem troszeczkę po prostu prześlizną się do tego finału. Nie uważam, tutaj zgadza się z, tą, z taką wypowiedzią, co powiedział właśnie Krzysiek Stanowski na swoim Twitterze, że trudno będzie mu się zgodzić, jeżeli na przykład Tottenham zwycięży Ligę Mistrzów, żeby uznać tą drużynę jako najlepszą po prostu wśród, w, w Europie, tak? No i tutaj muszę powiedzieć rzeczywiście, tak, że ciężko byłoby mi się zgodzić, żeby powiedzieć, żeby Tottenham był najlepszym drużyną w Europie, tak? No, załóżmy, że Tottenham zwycięża Ligę Mistrzów i co my możemy powiedzieć? Tottenham jest najlepszą są drużyną w Europie? No raczej nie, nie, nie. Nie, nie no, tutaj jest dobrą, solidną drużyną, momentami nawet po prostu bardzo dobrą, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest najlepszą drużyną, bez przesady, tak? Więc troszeczkę tam zadecydowały kwestia szczęścia i tak dalej, natomiast rzeczywiście rzeczywiście po prostu tutaj Liverpool zwyciężył, tak? Po 14 latach, na tych spragnionych tak naprawdę kibiców, to jest nawet miły po prostu dla oka, jak się patrzy, i rzeczywiście jak ci kibice, no oni byli głodni tego sukcesu, jak się cieszyli na tym stadionie, myślałem, że oni się rozszarpią wzajemnie po prostu, tak? Rzucali się w prawo, w lewo, no istna euforia, tak? Istny szał tutaj praktycznie po, po, tym, po, po tym zwycięstwie, po tym finale. No i tutaj też jest, tak powiedziałem, karma wraca, oliwa sprawiedliwa, można powiedzieć, tak? Staro, dawno takie powiedzenie mówiło, że Mohamed Salah w tamtym finale został wyeliminowany, teraz mieliśmy praktycznie rzut karny w pierwszej minucie, tak? Gdzie tutaj, no, obrońca to ten Hamu dotknął praktycznie ręką, zblokował, stykulowo pokazywał, jak mają się zawodnicy ustawić. W tym, w tym, w tym czasie e, praktycznie piłka od, e, została uderzona tak, w rękę jego i był podyktowany rzut karny. No niektórzy mówią, że to jest kontrowersyjne, że nie ma tutaj ręki, że jest ramię. Bez przesady, tak? Według mnie po prostu jest, jest według mnie po prostu tutaj e, karny, ponieważ no, z, podniósł rękę i zwiększył tak naprawdę obrys rąk, tak? Obrys ciała. Oczywiście według tych przepisów, które wejdą jakby od pierwszego Lipca, to by nie był podyktowany karny, natomiast na bazie tych przepisów, które teraz są, to jest. No i Mohamed Salah to oczywiście wykorzystał. tak? Mohamed Salah to oczywiście wykorzystał i szczelił praktycznie tutaj bramkę. W tamtym finale nie miał takiej szansy, tutaj w tym finale miał taką szansę. Także później drugi gol Origi, no i tutaj ciekawa jest sytuacja, jeśli chodzi o Origi, bo jest to zawodnik, który przyszedł do Liverpoolu w 2014 roku. Został kupiony z Francji, był to zawodnik, który tak naprawdę perspektywiczny, natomiast on się kompletnie nie sprawdził w tym Liverpoolu. Poszedł na wypożyczenie do Wolfsburga, nawet został zesłany do rezerw. Kompletnie po prostu się nie sprawdził, nie potrafił się przebić. Tutaj warto wspomnieć, że w ostatnim sezonie teraz miał tylko 600 minut w ogóle we wszystkich meczach, tak? więc Klopp Kompletnie na niego nie stawiał, a teraz on się odpłacił, tak? Swoimi występami się odpłacił, można powiedzieć, że na takiej świeżości wszedł, bo on się kompletnie nie sprawdził. Nawet była taka sytuacja, że Liverpool chciał się go latem po prostu pozbyć tego Origi, bo teraz na pewno będą chcieli po prostu z nim przedłużyć kontrakt. Natomiast rzeczywiście latem chcieli się po prostu z niego pozbyć, z Liverpoolu. Ostatecznie został w tym klubie, a dzisiaj przynosił, przyniósł praktycznie chlubę, tak, tej drużynie i przesądził o tym zwycięstwie, tak? Zresztą w ogóle te ostatnie mecze Ligi mistrzów to był spektakl, czy to były mecze e, aktorów drugiego planu, tak? Ci pierwszoplanowi zawodnicy, e, tak? No to e, na których wszyscy stawiali, to oni nie zdobywali gole, tylko właśnie ci e, aktorzy drugiego planu, ci e, e, zawodnicy, na których praktycznie nie, nikt nie stawiał, to oni właśnie w tym czasie mieli swoje 5 minut. Także tak to wygląda. Absolutnie zasłużony finał. Tutaj trafia do Liverpoolu, do Klopa. To jest właśnie ta konsekwencja w, w tym budowaniu tej drużyny. Świetne decyzje personalne, jeśli chodzi transferowe. To, to, co przede wszystkim Klopp potrafi zrobić, to potrafi zdiagnozować, jakie są słabe jego punkty, mankamenty, i te po prostu mankamenty tutaj w, w te miejsce po prostu sprowadzić zawodników, też magia jego jako trenera, i magia po prostu Liverpool sprawia, że przyciąga tak naprawdę tych zawodników, i oni przychodzą. Natomiast no nie każdy to trener potrafi, jak przychodzi do klubu, tak? Na przykład Antonio Conte przyjdzie, zrobi rewolucję na wszystkich, na wrzeszczy, weźmie zawodników takich, jak, jak on chce. Natomiast czy rzeczywiście oni dają później radę, no to potem weryfikują tak naprawdę Puchary tytuły mistrzowskie A poza tym też trzeba pamiętać, że to niezły zaszczyk finansowy, tak? no bo Liverpool też otrzymał konkretną. Konkretne pieniądze, tak, za zwycięstwo w UEFA, tutaj Ligi Mistrzów, tak. A przecież praktycznie Liverpool w ostatnich latach wydał 600 milionów euro, czyli ponad 2,5 miliarda złotych na transfer. To są potężne pieniądze. Dziś wiadomo, że te pieniądze praktycznie zostały wydane w błoto. Tak, wydane w błoto. Nawet się na tym stadionie, na tym meczu pojawił Kuba Błaszczykowski ze swoim bratem, pewnie przyjechał jako ambasador tam chyba Lejsów, tak, tych chipsów, w każdym razie dopingował tutaj rzeczywiście Jurgenowi Klopowi. To, co przede wszystkim Jurgen Klop ma za umiejętność, to potrafi stworzyć zawodnika, tak, a więc to, że ma drużynę, to jest ok ale też potrafi z jakiegoś zawodnika, który się kiepsko prezentuje, słabo, potrafi go dobrze stworzyć. Natomiast jeśli chodzi o Liverpool, dobra, solidna gra. Ja muszę powiedzieć, że ten finał w dużym stopniu nie odbiegał od takiego po prostu ligowego, tak, który rozgrywają te drużyny. Co ciekawe, stadion między tymi dwoma drużynami oddalony jest o 10 km, a tu praktycznie musieli jechać taki kawał, tak, żeby rozgrywać ten roz, 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 rozgrywać praktycznie znaczy 10 km po prostu, o, o kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów są, są od, oddaleni praktycznie od siebie te miasta: Liverpool i Londyn. Natomiast rzeczywiście tutaj ten finał miał miejsce praktycznie w Madrycie, więc kibice wszyscy zjechali. No, gratuluję oczywiście sukcesu, jeśli chodzi o Jurgena Klopa, sukces zasłużony, jak najbardziej tutaj ja też dopingowałem Klopa właśnie, żeby odniósł sukces. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Cześć!